Dobra, lecimy, oblężenie. Ale głośne. Dobra, dalej, bo tutaj nas szkaluje ten Mengsk. Ale to już jest ostatnia chyba misja, czy nie? Zaraz zobaczymy, bo ja pamiętam, jak ona mniej więcej wygląda. I się okaże. Między levelowaniem Diablo będzie Stormgate? Tak, coś takiego pewnie. Nie no, chyba pierwsze będzie Diablo. Potem Stormgate. Night Raziel, siema, witam mocno. Cześć wszystkim, fajnie was widzieć. Sprawdźmy, co potrafi twój niszczyciel psioniczny, Mengsk. Aha. Pole rozerwie ruina strzępy. Musimy je wyłączyć. Siema. Dehako, te kółka i krzyżyki. Tutaj jest Battle Cruiser na ekranie chyba. Na zawsze. Legacy of the Memes? Nie widziałem tego kagot. Omik, namawiam cię na sesję ze StarCraftem? Czemu nie? To dobra. No to spoko misja, bo na DHK nie działa to pole, bo on jest tym pierwotnym pierożanym zergiem. Więc na niego nie działa, nie? Zawsze zapominam o tej misji. On to ma rozwalić? No i możemy sobie w tej kampanii tak oddalić daleko, żeby widzieć niektóre większe jednostki. Tutaj o, nawet są 4 battlecruisery. One jakieś takie nawet niewielkie tutaj są, jak się na to patrzy. Chyba, że one potem będą większe. Nie, dobra, po co ja to biję? Ja w sumie trochę ciekawość jest. A on może wskakiwać. DHK jest taki malutki w tej kampanii, no bo proporcjonalnie jest malutki. Trochę. Polecasz Legacy of the Memes? Chciałem nawet z dobrą baterią, bo po kilku niecałych po 3 godzinach już padają. A ile trzymały na początku, pamiętasz, Filmater? Też mam starsze i nowsze i tak. Ale nie, te starsze, te poprzednie miałem jakieś... Pchełki to były chyba Samsungowe Galaxy Buds Plus i one z 11-12 godzin, ale one akurat nie mają aktywnego tłumienia, nie? Ale same z siebie nawet spoko wyciszają otoczeniem. I miałem takie, Jezu, ile one trzymają. A, 5-6 godzin, kurde, to pewnie w tych XM4-kach, tych pchełkach, to pewnie też się to mi zepsuje z czasem, no i przykro będzie. Czy IM Katowice trwa tylko 3 dni? No nie. W sumie to 5, ale 3 są dla odwiedzających, a czwartek i środa, czyli dni no przed, tak jakby, to będzie przez internet transmisja, relacja, też będę ją otworzyć, będzie pan zadowolony. Atakujcie, dopóki pole jest nieaktywne. Dobra. Lewiatana może. Też może lepiej ekspansję zrobić? Nie, ekspansję to sam tutaj porobię, tą Kerrigan w sumie. Dawaj, Lewiatana, bydlaka. Lewiatan, bydlak jest gdzieś tak... No, nad nami. Tutaj jest Lewiatan. No jest tak wielki, że on się nie mieści za bardzo, więc widać tylko jego macki. Także trochę jest z nim problem. I dlaczego nie widać w ogóle jego ataku? Po co tu chodzi? Atakują twoją królową. Nie, przecież nie widać, żeby on atakował cokolwiek. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co Lewiatan atakuje autentycznie, nie? Ale coś na pewno atakuje. Lewiatan zaraz zniknie, tylko raz go w misji można przezwać. I co on rozwalił? Nie wiem. Ja mu rozkazywałem atakuj to i to. On nawet, nie wiem, coś atakował, ale jakieś oszukane to było. Co tym razem? Potrzebujemy jakieś dziwne. A, eye tracking. Już działa eye tracker na Twitchu.
Już czas. Zemsta. A, tu jest jeszcze ekstraktor. Doskonała sprawa. Transferujemy dronki, tak żeby był pan zadowolony. Tu jeszcze tak jakoś, o. One się w ogóle chyba psują, gliczują te drony. No, mamy dwa ler. To chyba od początku misji tak było. Niedozwolona komenda. Co tym razem? ...1700 punktów zdrowia ma ta Kerrigan, to jest niesamowite. To się w ogóle nie muszę o nic martwić. Na koniec ona będzie jak jakiś, kurde, sit, jakiś, nie wiem, tort. Nie, to ona jest bardziej żywotna od Tora. I co mnie tak walnęło? Kruk, czy co to było? Okej, to jednak ona może zginąć. To się jednak zdarza. Chcemy lurkery, czy nie chcemy? Nie, na razie może nie. Potrzebujemy więcej minerałów. Co tym? Tak się człowiek trochę guzdrał tutaj jednak. Nie znam. A, Greater Spire, dobra, 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 dobry ten pomysł, bo ja myślę sobie, a może Queen, Hydra, Ultra? Coś takiego. Kaziosław? No dokładnie. Będziesz mnie widzieć na SLSC2. Może będzie jakiś materiał z produkcji. Wycofałam rój do Ula. Teraz twoja kolej. Moje stado jest gotowe zniszczyć kolejne łącze. Esta machina, słuchaj. Ach, te hotkeye, te skróty klawiszowe. Sekundka, sekundka, zerkowie, to będzie tu? Nie. Otóż nie. PHK pomiot. Leczenie będzie W jak u Kerrigan. Dobra, przyciągnięcie E. Taki ofensywny skill, że niby. Przyciągnąć ją do siebie. Niech będzie to Greater Spire. Zemsta będzie moja. Ach, to tumora mi atakuje też to pole. Twoja królowa słucha. Nasze jednostki. Uj, to jakiś gaz jest, którego nie podniosłem i tam na dole chyba też. Jest DHK. Albo więcej. Potrzebujemy więcej wespanu. Potrzebujemy więcej wespanu. Serio, tak wcześniej zrobiłem gaz i... I dalej są kłopoty. Wszystko
twoja królowa słucha. Ty, ja straciłem dech. O Boże. Już czas. No troszeczkę blisko. Wow, taki zasięg aż ma to dziadostwo? Ja mogę go kliknąć. Dobra, Broodlordy. Dużo. Ile gazu to kosztuje? Co tym razem? Masz taki high ground, żeby wyciągnąć tanki. Dajemy radę. Cześć, niegodziwy Beru, witam mocno. Uderzajcie! Więcej wespanu. Świat. Potrzebujemy więcej wespanu. Nasze jednostki są potrzebne. Ty, jak to łatwo będzie teraz szło tymi Broodlordami. Tylko Raveny są trochę kłopotliwe. Tak. Ale tutaj mamy implozję. Już nie wiem, czy ta implozja taka potrzebna na nich akurat, ale... No na razie użyję, bo chyba jeszcze mnie żaden battlecruiser nie dojedzie. W ogóle ani razu nie zapisu nie zrobiłem, ja to jestem szalony. I myk, znikasz. Nie znamy granic. Się fajnie gra tak z góry. Co tym razem? To chyba mocno walnie, nie? Aha. 300 w Ravena. Za wysoko wisi w powietrzu ten Raven. Pole niszczyciela psionicznego niedługo znowu się aktywuje. Ciekawe, czy mogą koruptory podlecieć i rozwalić i ich nie stracę. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Chyba coś straciłem jednak tym razem. Wracać do Ula. Nie panikuj, kobita. Queen Broodlord Corruptor. Jeszcze inwestorów im brakuje do skandalu. Ja to teraz chyba nie robię. Twoja królowa słucha. Dawaj, Kerrigan, najwyżej się wyłożysz. O! Zemsta będzie moja. Nie no, dawaj tego Battlecruisera. O nie. Najgorzej. To był głupiec gaming tak zwany. No i leci na mnie ta Wajza. Pole na mnie wpływa. Muszę stąd uciekać. Co to jest to? A. Houston, mamy problem. Tyle Broodlordów straciłem właśnie. Oddziały pierwotnych zergów. Co? On mi bazę rozwalił.
Ej, no jest źle. Mogę wczytać? 17, o dobra, to ja to wczytam, może lepiej. Kurde, jakieś lagi się pojawiły. Nie podoba mi się to. I to takie potężne, dobra, chwila, mam patent na to. Sekundka. Tak, patent polega na tym, żeby wyjąć kabalek i włożyć. Taki patencik. Macie takie patenty w Polsce? Macie, kurde, no. Ty, jaki mają zasięg Broodlordy potężne, że wiking aż... Nie. Wracać do Ula! Żegnaj się z życiem. Zostawimy sobie implozję na... A potem... Aha, coś mi Broodlorda rozwaliło ekstra. Już leci ta Wajza. Twoja. Nie chciałem tego zrobić. Już czas. Ale się stało. Zostało to. Cześć, witamy. Zniszcz je. Czemu inwestorów nie używam do przejmowania jednostek? Bo Battlecruisera i tak nie przejmę. Może Ravena w sumie mogłem przejąć. Chyba. A może i też się nie da Ravena? I... No i wiesz, no. Zbieraj ich esencję. To jeszcze więcej skilla wymaga. Co? A my tutaj, wiesz, wszystko tak. Tylko nie skill, nie? Tak, bo my tu jesteśmy, dobra. No i taktyczna strata bazy. No i rozwalony Battlecruiser. No i tak to się robi w Hollywoodzie. Jedna umiejętność Kerrigan, nie? O, wow! Ultraliski dostaliśmy. To się dzieje. No to cała naprzód. Już mi pada? Jeden z ultralisków? Serio, serio? Esencja płynie, ja podążam. O, klony dehaki też mogą się tak przemieszczać śmiesznie. Wiesz co, grać w najlepszym matchupie, czyli PvP, to jest loteria albo miazga ze mnie, albo ze mnie i tak na zmianę. No i zabawa, tak się właśnie bawimy w PvP. Zmiana. Przybyły dodatkowe siły pierwotnych. Oj. To niechcący, nie, bo nie patrzyłem. Bo się zastanawiałem, że dlaczego nie mogę zrobić z koruptora Broodlorda. Bo przecież... No ten... Tutaj się z motalisko przecież robi. Nadciąga wsparcie pierwotnych zergów. Taka sytuacja. Widzę, że padły mi ultraliski. O, Thor, czarny młot. Jak go będę cały czas przesuwał E i stunował, to on nic nie robi, ma stuna. Aha, spok. Trochę oszukany.
Aha. Faktyczna strata dehaki była. Bo nie patrzyłem, patrzyłem jak mi ekstraktor pada. Ej, budynki Terana się nie naprawiają, nie? Więc on spłonie, mam nadzieję. Nie, on chyba nie płonie. A nie, nie musi, dobra. No i wyliczono ostatnim karakanem. Ostatnim uderzeniem ostatniego karakana. No przecież wszystko zaplanowane było. Się pojawił przy tym. Pole niszczyciela zostało wyłączone na stałe. No i łatwe, no. Nie spoczniemy, dopóki nie zniszczymy albo dobra. Koncentratora. Wszystkie oddziały do ataku. O nie, 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 to mi chyba uderzy mocno, nie? Pozostałe skazi... A nie, dobra, do przeżyć. Ej, no co jest, te Broodlordy jeszcze tego nie zniszczyły? Tyle czasu im się zaszło? Zabijcie Terran. Zabierzcie ich esencję. To co ma na przód? I co jest? Aha. Sobie poleciał koruptor. Halucynacje. Cześć prawniczka, witam serdecznie. On się tutaj zrespawnował, ten Raven? Mogło tak się zdarzyć. Co tym razem? DHK. Aha, dobra, bo już ten. Zapomniałem, że on już zrobił swoje zadanie, pan DHK. Już czas. Nie znamy granic. Kompozycja nawet okej. Okay. Już tak dziwnie i tak wolno im idzie, nie? Może to tylko moje wrażenie. Co tym razem? Odważnie. Serio straciłem od Tureta? Zakończona. Już czas. Niesamowite. To są trzy battlecruisery, to nie ma żartów. Już czas. Jakiś jeden na nas może niebawem ruszy, nie? Ale to góra jeden. Atakowane. Gdzie te mutaliski są? A, tu. Tuż przed moimi oczami. Osiągnęliśmy maksimum. Nasze jednostki są atakowane. Rozkaz nie... To co, może Bane'u? Aha, dużo Bane'ów chciałem zrobić, ja mam 300 gazu. Druga ta kompozycja. Hello Jaspin, cześć Kerrigan Ghost. Siema.
Mam dehakę, mogę jednego BC-ka stunować. A, no. Wow, to faktycznie zadziała na Battlecruisera? Ej, faktycznie. Oszukany. No, mali, ale wariaty. Adaptujemy się. Świat należy do mnie. O ile mi walnie Seeker 1? Na gołe klat. Pożegnaj się z życiem. Odbije wszystko. Takie wolnięcie. Siema Wojtasek, witamy. Co tym razem? Adaptujemy się. Twoja królowa zemsta będzie moja. Pożegnaj się z życiem. Nie znamy świat. Tak sobie klikamy powolutku. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Odważnie. To jest jakaś produkcja stała, nie? Adaptujemy się. Rój to ja. Płyniemy wszystko. Pożegnaj się. Trochę gazu się pojawiło. Czy tutaj jest w ogóle jakiś obiekt konkretny? Już niszczyciel czas. Psioniczny, okej. Okay. Rój podbije wszystko. Co tym razem? A co to jest Yamato? Twoja królowa słucha. Zemst. Oni chyba cały czas odbudowują tutaj po prostu te tanki. Dobrze, no to atakujemy za chwileczkę. Najpierw się zbiorę w sobie, nie? Twoja królowa słucha? Aha, to nieźle użyłem do hak. Obronię ludzkość przed tobą, Kerrigan. Kerrigan dostała Yamato na klatę. I cześć. No może lepiej w Zerglingi, jak pójdzie Yamato, tak. Ale tu naparzają. Jeszcze tory. Tak mnie zmiotło. Wow, dobra, to będzie takie jednak... Take it slow, nie? Dobra, momencik. Ale ja nie mogę chyba podejść tak blisko do Battlecruisera, żeby mu implozję kliknąć. Twoja królo. Menksk będzie cier. Zbiorę. Tak? Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Nasz podwój trwa taki dalej. Nawet mów. Mały challenge tam tu zrobili. Co ty chyba, razem? Żeby przeciągnąć go, ale to nie ma takiego zasięgu. To nie jest taki... Aż taki hak od dehaki to nie jest. Więc zobaczmy, czy to ma za... A, bo dobra, implozję od razu. Też chyba użyję, nie? Użyję i zginie od Yamato. A nie, użyła i zniszczyła, wow. Co masz? Twoja królowa słucha. Nice. Tak to się właśnie robi. Dobra, no to dalej. Podchodzimy, działamy. Mów. Co tym razem? Męsk będzie. Twoja królowa słucha. Już czas. Co tym razem? Aha. A, bo to jest jeszcze jeden tam. Nie znamy granic. Tak? Nasz podbój trwa dalej. Rój to ja. Rój podbije wszystko. Coś tam się obraca. To wygląda jak Battlecruiser. A to wygląda jak Kerrigan, która ginie. No ej, no jedna Yamato i nie ma Kerrigan. Dobra, przeciągamy tego bydlaka. To mój DHK jest jakoś tak
No ja dobra, to tego. Ten go potrafi przyciągnąć. I stunować non-stop w sumie, nie? Jak trafię. Aha, przy jego jakąś baterię przyciągnąłem teraz. Dobra, trochę sobie to inaczej wyobrażałem. Te mutaliski, jakie drogie. Daremny trud. Dobra, też został... A, tam jest jeszcze jeden Battlecruiser. No ale dobra, to jeden na pewno za chwilę i tak padnie jeszcze raz od tego, co wtedy. Nasz podbój trwa dalej. Nasze jednostki są atakowane. Ona mu walnęła, czy komu ona walnęła? Co się to stało? Świat należy do mnie. Co masz zabić jutro? Zabij dziś. Rój, mów. Co tym razem? Nasze jednostki są atakowane. No, tak jest, fale sobie wysyłamy. Przypadkiem złych odkej na haczerkach. Już czas. Nasze jednostki są. Ej, tu się Battlecruiser odbudował. Co tym razem twoja królowa słucha? Prawdziwy, normalny Battlecruiser. Oj. Atakują twoją królową. Oj. Oj. Nasze jednostki są atakowane. To nie jest łatwe zadanie. Boże, ale to jest dramat. Ej, no halo, ja to mogę przegrać. I tu Zerglink nic nie zmieni, ani 30, ani 130. Czy to jest dobry moment na wczytanie? W sensie ta chwila gry. Ja chyba zapisałem, jak nie było już Kerrigan, to trzeba przed stratą Kerrigan. Siema Fijalko. Aspel, mega dziękuję za suba. Dzięki za wsparcie kanału. 17 miesięcy. Pozdro. Atakują twoją królową. Aha, czyli to jest ta chwila, kiedy tracę Kerrigan. No spoko. To jeszcze raz. Trzeba chyba rozwalić starporty. Ile HP ma Objective? A, co, że to już jeszcze lepszy pomysł jeszcze. No tak, rozwalić tanki jakimiś patentami, jak Kerrigan na przykład i... Twoja królowa słucha. A, już nawet Banning Nest się buduje. Objective ma jakieś HP? A, ma. O, tylko 2500. Wow, okej. Okay. To będzie mięciutko zrobione. O, to w ogóle spadło. Co tym razem? Battlecruiser się zbliża. A może i nie? Pożegnaj się ze życiem. Twoja królowa słucha. Menix. Nasze jednostki są atakowane. Będzie moja. Już czas. Nasze jednostki są atakowane. Mów. O, jak użyłem, to nie użył Yamato. Jak użyłem na niego implozję, to ten hydralisk nie padł. Czyli to go ładnie może zatrzymać, ale już to była moja jedyna implozja na obiekcie.
Aga, dużo wikingów budują. Non stop. Siema podłogo z kartonu, witamy. Implozja na objective, ale to chyba nie działa na budynki. To tylko mechaniczne jednostki niszczy. A to nie jest jednostka, to budynek. Tu leci Yamato w ziemię? Nawet nie wiem, co to było do końca. Może najsensowniej po prostu rozwalić starporty, to się na pewno nie odbuduje nic w powietrzu ani na lądzie. No to brzmi tak prosto, fajnie. Ciekawe, czy jak zaatakuje starporta, to się Battle Cruiser striggeruje. Oho, no zgadza się. A nie, obrócił się. A, bo on Yamato w te, czy tam coś celuje w Broodlingi. Amator. No, Broodlingi Broodlingami, ale jeszcze najpierw sobie to chyba rozwalimy po prostu. Siema Pacyfikator, witamy. To jest 200 IQ AI, no. Mów. Co masz zabić jutro? I co, kolejna implozja? Dziś. Rój napotkał wroga. Co tym razem? Jak Battle Cruisera. Nie znamy granic. Twoja królowa, tak? Adam. Zbiorę. On może przyciągnąć sobie Kerry. Ojoj. Ty w hacze mi walno. Co tym razem? No i łatwo. Dobra, tutaj rozwalamy teraz sim starporty. Nie odbudowali nic, co nie? Nie. Czyli tego nie potrafią. Nasze jednostki są atakowane. No i doskonale. Jakie ulepszenia zrobiłem? 3-3. A, ja tylko nie zrobiłem do królowych jeszcze. Ale tak to mam maksymalne. Siemano, Skubideusz, witamy. Mów. No jednak trzeba tak powoli tymi zergami, to ostrożnie. Więc walczymy z Protossem. Trzeba wykorzystywać pełny zasięg. No i teraz zobaczmy, ile Bane'ów mamy. Potrzebujemy więcej wespanu. 134 Bane'y. Albo jeden, a. Co tym razem? Obronię ludzkość przed tobą, Kerrigan. Dobra, żartowałem z tym jedyna. Już nie żyje Kerrigan. Yamato na klatę i się skończyło. I mega obiektywa. Oho. Ej, 800, 700. No jednak Bane'y tutaj coś tak nie poszły wszystkie idealnie. Mogę te atakować tego obiektywa? W ogóle mogę? Dobra, koruptorami może. A to ma jakąś tarczę tutaj taką. Coś tu się działo.
Nie no, miał 2,5 tysiąca, czy 25 tysięcy. Unieszkodliwiliśmy niszczyciel psioniczny. Zegaro, raport. Spychamy Dominium do sektora IP. Mogłeś sejwa zrobić, nie? To już na pewniaka wjechałem. 100%. Dobra, go, go, go. Siemano, Kaszpiro. Teraz będzie chyba ostatnia misja, już najostateczniejsza. Zmienić implozję na coś innego? Apokalipsa to może lepiej, nie? Może nie. Może jednak nie. Komory desantowe trochę intrygują, no ale nic nie jest chyba lepsze niż takie po prostu kliknięcie jakiegoś battlecruisera na przykład. Let's get ready to rumble! O, taka kolejna. Let's get ready to rumble! Śmieszkowa rzecz. Plan na ostatnią misję. Broodlord Infestor. To się nie uda, panie inżynierze.